moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam, co powinniście zrobić, jeśli ktoś wam wam się na konto i dokonał zakupu w Fortnite, w tym przypadku na platformie Epic Games, albo po prostu ktoś z Waszych członków rodziny dokonał takiego zakupu yy, na większą kwotę i chcielibyście spróbować te pieniądze w jakikolwiek sposób odzyskać. Także moi drodzy, w tym przypadku. Pokażę wam co powinniście zrobić, przy okazji jeśli macie chęć, stawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, z dzwoneczkiem a już nie przedłużam ja pokazuję wam jak to mniej więcej wygląda Początkowo moi drodzy wchodzimy na stronę, do której macie link w opisie tego filmu Jest to strona, która przekieruje was do formularza Jak widzicie mamy tu komunikat, moje konto Epic Games zostało obciążone i nie mam pojęcia dlaczego Co mam z tym zrobić? No i to jest taki dział generalnie dla osób Które poniosły jakieś większe koszty właśnie na swoim koncie Epic Games z jakichś tam konkretnych powodów, e, których nie planowały, bo tak jak mówiłem, ktoś wołał mi się na konto e, i zostały naliczone jakieś większe kwoty, bądź po prostu jakaś inna osoba, trzecia, właśnie początkowo wybieramy opcję Skontaktuj się z nami w prawym dolnym rogu ekranu. Jest taki niebieski przycisk, także wybieramy aktualnie tą opcję. No i moi drodzy tutaj mamy komunikat, jesteśmy tu by pomóc Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się, a będziemy mogli ci szybciej i dokładniej w tym przypadku pomóc, dziękujemy No i okej okay, moi drodzy, zalogujemy się w tym przypadku, nasze konto za pomocą opcji zaloguj się, no i tutaj musimy brać opcję e, metodę logowania, jeśli nasze konto Fortnite jest połączone właśnie z Xboxem, to wybieramy oczywiście platformę Xbox Live, jeśli z PlayStation, no to PlayStation Network Jeśli jest to za pomocą zwykłego Epic Games, no to wybieramy oczywiście Epic Games Wpisujemy nasze dane i wybramy opcję e Zloguj się teraz. No i moi drodzy, aktualnie jesteśmy w dziale obsługi klienta w kwestii rozliczeń, jak widzicie. No i tutaj musimy aktualnie wybrać konkretne dane. Początkowo mamy podany nasz nick konta, do którego dotyczy sprawa, także aktualnie już mamy podany nasz nick. Poniżej podajemy nasz adres mailowy w celach kontaktowych, na który będziemy otrzymywali odpowiedzi. Poniżej podajemy platformę, której dotyczy sprawa aktualnie i na której aktualnie te konto posiadamy. No, i tutaj musimy, moi drodzy, opisać poniżej swój problem. Także opisujemy, że powiedzmy w tym przypadku, albo ktoś wołał nam, nam się na konto, jeśli faktycznie taka sytuacja miała miejsce i taka osoba dokonała jakiegoś dużego zakupu na naszym koncie tym samym narażając, narażając nas na ogromne koszta albo jakaś inna osoba trzecia właśnie bez naszej wiedzy ktoś z rodziny wszedł na nasze konto dokonał ogromnego zakupu na jakąś większą kwotę także opisujemy całą sytuację jeśli macie powiedzmy jakieś zdjęcia screeny cokolwiek to też możemy to umieścić za pomocą opcji wybierz plik poniżej albo przerzucić ten plik w tym miejsce no i gdy to wszystko moi drodzy zrobimy wybieramy opcję wyślij jak widzicie, aktualnie mamy powyżej informacji, że taka odpowiedź z reguły jest udzielona w ciągu 12 godzin i taką odpowiedź dostaniemy mailowo, także musimy po prostu sprawdzać maila, ewentualnie możemy wejść na ten link, w którym jesteście teraz i tutaj też będziemy mogli kontrolować cały postęp tej rozmowy. Także to tyle moi drodzy, tą samą sytuację oczywiście musicie to wyopisać w tym formularzu, ja tego za Was nie zrobię, bo ja nie wiem jaka sytuacja u Was miała miejsce. No ja Wam życzę powodzenia w takim razie, trzymajcie się, trzymam kciuki za Waszą sprawę. Jeśli film był dla Ciebie przydatny, ten staw łapkę w górę oraz subskrypcję z znaczkiem.